Hello, hello. Nareszcie, słuchajcie, mega się cieszę. Udało mi się zażegnać wszystkie problemy internetowe, co dosłownie do depresji mnie doprowadzało. Jest szansa, że nasza lekcja będzie minimalnie opóźniona, dlatego że dopiero teraz mogę zacząć nagrywać. Dziwne rzeczy tu się działy, ale jest wszystko zażegnane, więc można pięknie zacząć działać. So today we will be talking about hair. Dzisiejszy temat to włosy. Więc celem lekcji jest poznanie różnych rodzajów włosów, nazewnictwa, kolorów, wszystkiego, co jest z nimi związane. And the subject is they look the same. Oni wyglądają identycznie, tak samo. So please open your books, page 49. Page 49. So, you need for lesson 3, they look the same. Lesson objective, vocabulary, hair. Vocabulary presentation is first. Posłuchaj nagrania i powtórz wyrazy. Popatrz na ilustrację i opisz włosy bliźniąt. Ok, mamy tutaj bliźniaków, bardzo podobnych do siebie. Chociaż zdarza się inaczej. It is 208. Więc powtarzamy. CD2, track 8. Length. Length to jest długość. Short. Short. Long. Long. Czyli krótkie, długie. Type of hair. Type of hair. Typ włosów. Straight. Straight. Wavy. Wavy. Curly. Curly. Ok, czyli proste, falowane, kręcone. Color. Color, kolor. Red. Red, Black. black, Fair. fair, Gray. gray, czyli rude, czarne, jasne, siwe. I teraz uwaga. We have got four pictures. One. Jakie one mają włosy? I jedziemy od lewej strony. Każdy trzeba wybrać raz. So, short, wavy, gray. Bo już jest napisane. Two. So, they are not short. They are long. Long. Tam nie ma żadnych falujących ani nic. Straight. And fair, jasne, czyli blond. How about number three? Certainly short. Teraz jaki typ? No ciężko tu wyczuć, bo tu za dużo nie widać. I think it's straight, proste. And it's black. Tak. Wydaje mi się, że to black, bo tu tak jakoś czarno. And the last one. Long. No tu są mega kręcone. Curly. I red. Na vocabulary practice napisz w zeszycie zdania opisujące włosy bliźniąt przedstawionych na ilustracjach z ćwiczenia pierwszego. W każdym opisie użyj trzech przymiotników. Czyli to jest to, co sobie teraz wypisaliśmy. Jeżeli nie macie pierwszego, to nie musicie tego pisać. Natomiast jeżeli jest tam do napisania, to już będzie ułatwienie. A jak napisaliście, to też będzie ułatwieniem. Słuchajcie.
Oni mają, to na pewno będzie they have got, w skrócie they've got. I po angielsku najpierw mówimy o długości, czyli te panie mają short, to już jest napisane. Wtedy typ włosów, wavy, czyli te falowane, i dopiero color gray hair. Macie tutaj napisane długość, rodzaj, kolor. I w tej kolejności, to jest prawidłowa kolejność, ogarnia się właśnie zdania. I uwaga, teraz drudzy, całym zdaniem, they've got, i mamy napisane w punkcie drugim powyżej, long, straight, fair hair. No i wszędzie będzie się tak samo zaczynało, bo they've got oznacza oni mają, they've got. I teraz trzecie, jakie oni mieli? Short, straight, black hair. Zauważcie, że włosy zawsze są wymienione słowo, włosy na końcu. And they've got long, curly, red hair. Ok, przepiszcie sobie na spokojnie. And then there is exercise 3. Exercise 3 is listening. Listen, listen. Posłuchaj dwukrotnie opisów bliźniąt i porównaj je z ilustracjami z ćwiczenia pierwszego. Zdecyduj, czy każdy z opisów jest prawdziwy, czy fałszywy, więc musimy się teraz słuchać i patrzeć na obrazki. Czy oni nam kłamią, czy może nie? CD 2, track 9. Let's look at the two women in picture 1. One. They've got grey hair and it's long and wavy. Let's look at the two women in picture 1. They've got grey hair and it's long and wavy. Okay, let's look at number 2. They're nice girls. They've got long hair and it's curly and fair. Okay, let's look at number 2. They're nice girls. They've got long hair and it's curly and fair. Next, the two boys in picture 3. Their hair is short. It's straight and black. Next, the two boys in picture 3. Their hair is short. It's straight and black. Number 4, the girls. They've got very curly hair and it's long and red too. Number 4, the girls. They've got very curly hair and it's long and red too. Okay, tak więc mamy tutaj trzy kłamstwa, dwa kłamstwa i dwie prawdy. No to jedziemy z drugim słuchaniem. I zaznaczamy. CD 2, track 9. Let's look at the two women in picture 1. They've got grey hair and it's long and wavy. False, not long. Let's look at the two women in picture 1. They've got grey hair and it's long and wavy. They are short. Okay, let's look at number 2. They're nice girls. They've got long hair and it's curly and fair. Mm-mm.
False. Okay, let's look at number two. They're nice girls. They've got long hair and it's curly. No curly, straight. Next, the two boys in picture three. Their hair is short. It's straight and black. Yes, it's true. Next, the two boys in picture three. Their hair is short. It's straight and black. Number four, the girls. They've got very curly hair and it's long and red too. Number four, the girls. They've got very curly hair and it's long and red too. Okay. So these are the correct answers. And we can go to reading. Exercise number 4. Przeczytaj artykuł, kogo widać na zdjęciach A do C. Napisz w zeszycie imiona psów i ich właścicieli. No, są podobni. Uwaga. Lottie and her dog Oscar have got long, wavy, brown hair and long faces. Her to znaczy jej, więc już wiemy, że to będzie jakaś dziewczyna, a tu jest tylko jedna. So, Lottie and Oscar aren't C. Noah and his dog Leo haven't got the same type of hair, but they've got long noses and big eyes. So, big eyes, long noses, it is, I think, A. Noah and Leo. So, the last one is easy. And Max and his dog Blake, they've got big mouths and round faces. Okrągłe twarze. So, Max and Blake. Boże. Okay. Around the world. Czy wiesz, jakie zwierzę ma długą szyję, a jakie jest w biało-czarne paski? Czy znasz zwierzę z różowymi nogami? Czy potrafisz nazwać te zwierzęta po angielsku? Długą szyję na pewno ma żyrafa. Biało-czarne paski ma zebra. I jeszcze różowe nogi. Co to może być? Myślę, że to flaming. No to spróbujmy jakoś to napisać. Jeżeli macie miejsce, jak nie, to nie trzeba. So, żyrafa in English is giraffe. Zebra in English is zebra. And flaming is flamingo. Okay. And now writing. Przerysuj tabelę do zeszytu. Uzupełnij notatki o bliźniętach i ich psach. Daniel and David, Yoda and Soda. So, hair length. Długość włosów. Słuchajcie, po lewej będę pisał, co powinno być po lewej, po prawej, co po prawej. So, Daniel and David, short. No, bo oni mają krótkie włosy. And Yoda and Soda, no, myślę, że to jednak long, długowłosy, bo wiecie, u psów to inaczej się liczy jakby. Ok. Hair type, rodzaj włosów. I think it's straight, proste. And the dogs also straight.
hair color. Black. And the dogs. Brown and black. Other. Coś innego. Co oni jeszcze mają? Eyes. Big eyes. And I think they are happy. And the dogs. Zrobimy short legs. Krótkie nóżki. And small eyes. Ok. I słuchajcie, za chwilę się łączymy, zrobimy zadanie szóste. Możecie już się nad nim zastanowić. Mam nadzieję, że już nie będę miał więcej tych problemów z internetem, bo byłoby mega miło, gdybym nie musiał się stresować. Tak więc do zobaczenia za chwilkę. Bye, bye.